Czytanie komentarzy. Mies Collector. Kilka dni temu, albo nawet wczoraj, Pysiek zrobił filmik, w którym ogląda po prostu filmy, które są pod frazą Pysiek. Na jednym z tych filmów jest film mojego kolegi, którym mój znajomy nagrał filmik, w którym po prostu wyśmiewa się z Pyśka. No i ma tych trochę komentarzy i powiedział, że poczytał. Chyba mi nic się nie stanie. A więc zacznijmy. Polska, dziwny kraj, czas przemówić do młodzieży. Tobia Obito Fury.pl, czyli to jeden z tych grup adoracyjnych. Ja mogę powiedzieć, że bardzo kreatywny film. Poświęciłeś pewnie dużo pracy i 100% siły swojego umysłu. Tylko szkoda, że nie wystarczyło tej siły, by podnieść kadr do góry, bo twarzy nie widać, a tak to spoko film. Profesjonalny, kultura też na bardzo wysokim poziomie. Następnym razem pokaż twarz, by było widać, bo chciałbym wziąć od ciebie autograf i strzelić fotkę. To jest sarkazm. Jakie to urocze, miło z twojej strony. Zawsze każdy ciśnie tak ostro, pochlebiasz nam normalnie. Idź na TikToka, tam zajebanie futrzasów na głos. Będziesz miał zasięgi. TikTok to gówno. Jaki cudowny filmik. Edit. Nie mogę się doczekać face reveal. To pisze jeszcze edit, ale są dwie odpowiedzi. Omygy, ja też. XD napisał poziomka TM. O kurwa! Fjord Gazu napisał Adam z fury owo, ale hipokryzja. To znalazło się u Pyśka na kanale, tak widziałem. Niech Pysiek teraz wyrazi swoje zdanie o tym filmie. Podoba mi się, Rym, dziękuję, że układasz takie wierszyki. Tylko nie mów, że jebać Pyśka, bo obawiam się, że może mi się to jednak spodobać z pewnych lisich względów. Tak mówił to do 15-latka. W ogóle ciekawa tapeta na ścianie, czy to jakieś krematorium na Podlasiu? Myślę, że to krematorium Fury w Ja ci to powiem, co to było. Ja ci to powiem, co to było. To było... Ale nie to. To było... Rak. R. Na niby poleciał sup. Spoko. Kupujcie majonez. I tu jest gówno burza o majonezie. Fury te mają porąbane fetyszcze, że moim zdaniem powinni iść do Ej, niech ktoś podlinkuje ten film, jak ten wspaniały filozof czyta nasze wypociny. Jeżeli kiedyś się pojawi. Pojawił się. Tutaj, here. Poka poka ryja, Ja raczej nie pokażę, wiesz? Raczej nie pokażę. Antifury TV, ty Okej, to jest jakaś chujowa konwersacja. Lol, czemu Pysiek? Bo tak się oberwało. Ja was wszystkich nie rozumiem. Fury piszące komentarze pod filmikiem. To jest satyra znanej paraboli na podstawie filmu wydanego 2 lata temu, który był na podstawie książki Adama Małysza. Dobra, powiedziałbym więcej, ale elo. Ja ci to powiem, co to było. I to tyle z czytania komentarzy. Napiszcie więcej, może przeczytam, może nie, może... Niektórzy by powiedzieli, co sądzę o kontencie Pyśka. Uważam, że to dosyć średni content, nie interesuje mnie i styl bycia też mnie nie interesuje, w ogóle mnie odraża. Jak można sobie spierdolić życie, mając 17 lat i gonienie się za jakieś kurwa rzeczy, które powinny się w cyrku znajdować. Ale mówię, to tylko moja opinia i pewnie za chwilę pojawią się komentarze, że jestem pedofilem z wąsem. Mówię, tak będą, mówię wam. Takie będą komentarze.